Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję, bądź też i odcinek, zagrajmy w Gex na konsolę PlayStation 1. Ostatnim razem przechodziliśmy New Toon Land, czyli świat oparty na kreskówkach, gdzie to mieliśmy różne parodie, czy to motomyszy z Marsa, czy to jakiś tam super misiów, czy jakiś innych tam kurde głąbów. Generalnie mieliśmy konfrontację z Supermanem, a raczej z bohaterem, który chce być koniecznie jak Superman, ale ani nie jest super, ani nie jest manem, czyli między innymi Flatulator, który został totalnie w mordę i jak mogliśmy zobaczyć, był dosyć obleśnym bossem, ponieważ nawpierniczał się jakiegoś soku, czy tam w sensie, no nachlał się jakiegoś soku i później puszczał gazy i to cała jego moc, no poza tym, że on tam se latał, kurde, w górę i w dół i dostawał kowadłem, tak jak to w każdej kreskówce bywało, no bo albo dostawało się kowadłem, albo dostawało się sejfem w głowę. Tak więc trzeba było szybko z tego wybrnąć, jak to się mówi. No i moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w świecie dżunglowym. Jungle Isle lub Wyspa Dżungli, czy jakoś tak, nie wiem jak to się tłumaczy na język polski. Nie wiem jak się to tłumaczy na język polski. Ale ogólnie Jungle Isle jest to świat, który jest inspirowany filmami przygodowymi. I poprzednim razem powiedziałem, że będzie tutaj dużo nawiązań do Tarzana i innych tego typu rzeczy, ale po dłuższym researchu kłamałem. Kłamałem dlatego, że zostałem niedoinformowany, dlatego że ten świat parodiuje ogólnie filmy, takie filmy akcji, takie wiecie, gdzie na przykład jest główny bohater i tam eksploruje dżunglę, jakieś starożytne świątynie, architektura taka dosyć specyficzna, czyli innymi słowy ten świat po prostu parodiuje filmy pokroju Poszukiwacze Zaginionej Arki czy Indiana Jones. I dzisiaj się będziemy właśnie zagłębiali w ten otóż świat, tak więc bez zbędnego przedłużania myślę, że można już rozpocząć. Chciałem to tak mniej więcej wam wytłumaczyć co i jak i gdzie i odpalamy sobie pierwszy poziom. A pierwszym poziomem będzie Feeding Frenzy. I mamy tutaj już dwa piloty do znalezienia. Pilot tego świata. Soon there will be a smoke belching factory here. Okej, spoko. Pilot do tego świata, czyli do następnego poziomu. Oraz pilot do następnego świata, czyli do świata numer 4, który będzie na nas czekał. I co? Idziemy sobie w rytm tej jakże pięknej, spokojnej w miarę dżungli, przynajmniej tak mi się wydaje. Zresztą posłuchajcie sobie soundtrack. Powiem wam, graficznie, soundtrackowo ten świat prezentuje się bardzo ładnie. Naprawdę, jestem wręcz podekscytowany, no nie? Tym światem. Ogólnie czuć taki swoisty spokój, taką kurde trochę dzicz, no bo tutaj mamy dużo pająków, dużo goryli i innych tego typu przeciwników. Jeszcze piranie do tego dochodzą i latające telewizory. Ogólnie jeżeli chodzi o ten świat, to mam bardzo fajne wspomnienia z tym światem, dlatego że ogólnie poza tym, że z pierwszym poziomem kiedyś się męczyłem, to generalnie nie sprawiał mi aż takiego problemu ten świat. No może poza bossem, który był no troszeczkę skomplikowany, muszę przyznać. I tutaj troszeczkę dałem dupy, ale to dałem dupy tylko i wyłącznie ze swojej winy, dlatego że no nie potrafię ogarnąć tego, żeby spamować X-em. Ponieważ w odróżnieniu od innych dwuwymiarowych bohaterów, to Gex, jak widzicie, potrafi pływać, bo niektórzy dwuwymiarowi bohaterowie lub bohaterzy nie potrafią ogólnie pływać. Powinno mu się mówić bohaterze, a nie bohaterowie, tak więc zwracam honor, Polska trudna język, jak to się mówi. Ogólnie jedyne, z kim miałem problem w tym świecie, no to z bossem, jak byłem mały i w sumie w Let's Play z 2014 roku pamiętam, że troszeczkę miałem delikatny problem z bossem tego świata. I też trochę z tym poziomem, jak i następnym miałem problem, ale to dlatego, że w 2014 roku to grałem trochę z pamięci, a tutaj no teoretycznie też gram trochę z pamięci, ale idzie mi zupełnie 100 razy lepiej niż te 7 lat temu albo 8, no nie? Tak więc lecimy dalej z koksem i będziemy chyba od zera
Tak, od początku będziemy zaczynali, ponieważ nie było żadnego checkpointa. Ale ten wodospad jest piękny, ja pierdziule. Mega mi się coś takiego podoba. Zresztą, kurde, znacie mnie od dzisiaj. No może co jedynie nowe osoby nie wiedzą o tym, ale w grach wideo uwielbiam właśnie takie poziomy dżunglowe, jak i ogólnie wodospady w grach. To jest coś przepięknego normalnie, no nie? To jest coś, co wręcz uwielbiam. To jest coś, co każda gra potrzebuje, czyli każda gra dosłownie potrzebuje jakiś taki poziom z wodospadem, albo ewentualnie wodospad jako tło w jakimś poziomie. I tyle. I to wystarcza. To wystarcza, jeżeli chodzi o moje kryteria poziomów. No i teraz czekamy, aż sobie tutaj ta platforma przepłynie. Ogólnie, no, standardowo dajcie znać, jakie wy macie wspomnienia z tym poziomem i tym światem, bo każdy mógł grać w tę gierkę i każdy może mieć zupełnie inne wspomnienia z tą planszą. To jest normalne, jak to się mówi. Oj, dałem dupy. Chociaż dobra, tutaj mamy checkpoint, więc możemy zaryzykować jeszcze, spróbować życie te zdobyć. Body blow. Nie udało się. Nie wiem, czy jest sens ryzykowania dla tego jednego życia, no ale dobra, może spróbujemy. I przy okazji poprawię sobie, kurde, włosy, bo mi grzywka jakoś tak dziwnie opada. Czekajcie chwilę. Tak o wiele lepiej. Tak o wiele lepiej, moi drodzy. I teraz przybliżę mikrofonik i jedziemy z koksem dalej. Nie ma to tamto, jak to się mówi. I tak mamy, kurde, powiem wam szczerze, całkiem sporo tych żyć, bo mamy 70 ile? 72, no to kurde, jak na trzeci świat w tej gierce, a światów jest 5, no po, dobra, okej, 6, bo liczymy planetę X. No to kurde, to jest bardzo ładny wynik. Mi się mega coś takiego podoba i ja uważam, że naprawdę idzie bardzo dobrze, ale to też dlatego, że robimy 100% w tej gierce, no nie? Więc musi iść dobrze, nie może być inaczej. W ogóle te pajączki są takie śmieszne tutaj. Pewnie jest część z was, która ma arachnofobię, ale myślę, że takich chyba pająków aż tak byście się nie wystraszyli, co nie? Czy pomimo wielkości dalej byście się jakoś super bali tych pająków? W sensie, wiadomo, arachnofobia, wiadomo jaka jest i tak dalej, no nie ma czegoś takiego, że tego pająka się boję, tego się nie boję. No ale no nie oszukujmy się, jak patrzymy na takie pająki w grach wideo, no to balibyście się takiego malutkiego czochra? Jakkolwiek to brzmi. O i patrzcie, dwa piloty są blisko siebie, jak fajnie. Tylko uwaga na tą piranię, bo ta pirania, jak widzicie, no jest bardzo groźna, jak to się mówi. O, i tutaj mamy... Ej, tutaj VHS-a mamy. Tylko jak się do niego dostać? A, tak można się dostać. No to teraz trzeba uważać. Dokładnie tak, mamy VHS-a zdobytego. Kurde, ale to będzie teraz ciężka przeprawa. Pamiętam, że za dzieciaka też z tym miałem problem. Ja pierdzielę, no to teraz się... No to teraz się wpakowałem. Dobra, udało się. Udało się, przeżyliśmy to. Elegancko, żyjemy. Udało się! Daliśmy radę! Jej! If I had a life, I'd be glad to get back to it. Bardzo dobrze. Spisaliśmy się w tym momencie na medal. W sensie ja się spisałem, no i Gex, bo Gex akurat musi przechodzić przez te katusze. No i takie mamy hasło. Jeżeli ktoś chce, to niech sobie zapisze takie hasło, a być może będzie miał mojego save'a. Jakkolwiek to brzmi. Tego nie chciałem robić, ale okej. O, tutaj właśnie chciałem sobie następny poziom otworzyć. Bo następny poziom jest właśnie na końcu tej piramidy, znaczy na takim tym, jak to się mówi, na daszku tej piramidy. Więc zobaczmy, co to będzie za poziom. A, Kongo Chaos. A, to jest ten poziom, o którym wspominałem w pierwszym odcinku lub pierwszej sesji, jakkolwiek to brzmi. No tutaj przeskipowałem, co chciał Gex nam powiedzieć, ale on w zasadzie by raczej powiedział coś w stylu... Chociaż, kurde, nie wiem, dobra.
posłuchajmy, co Gex ma nam do powiedzenia, a nie skipujmy go. Okay, whose job was it to mow the lawn? No, trzeba było posłuchać grzecznie Gexa, ponieważ nie wolno go skipować. Trzeba posłuchać, co ma nam do powiedzenia Gexik. I w sumie nie dziwię się, dlaczego na początku tej sesji lub tego odcinka przedstawiłem wam, że ten świat paroduje Indiana Jonesa, bo tak na dobrą sprawę to jest prawda, jak sami zresztą widzicie. Przecież teraz to jest sekcja rodem z Indiana Jonesa, a raczej w stylu Indiana Jonesa. Jak już mamy być tacy precyzyjni. 75 żyć, ładnie, kurcze pieczone. Trzymamy się ładnie tego wyniku, nie będę tego ukrywał. I przy okazji mamy power-upa z elektrycznością. Tak więc warto go sobie wykorzystać. Co prawda, no teraz nam się niezbyt on przyda, no bo kogo byśmy mieli zaatakować, a no ewentualnie tych tutaj przygłupów. Ale można ich też z ogona pocisnąć. I w tle w ogóle ten, kurde, tam jest dużo złota. Ja pierniczę, i jakie tutaj są. Kurde, to aż się chce zwiedzać, aż kurde te tunele, no nie? Patrzcie, jak to w tle ładnie wygląda. Powiem szczerze, gdyby nie to, że to jest gra wideo, to ja z chęcią byłbym zamienił się. Znaczy byłbym, zamieniłbym się z chęcią z Gexem na przykład i bym chciał wystąpić jako on i pozwiedzać te piękne sekwencje. A, i przy okazji mnie ekran zabił. No trudno się mówi, jak to się mówi. Ale masło maślane wleciało na pełnej. No i jestem z wami z powrotem. Chyba jesteśmy w miejscu, gdzie ostatni raz żeśmy padli, tak, to jest to miejsce. Dokładnie tak. I teraz idzie nam bardzo dobrze. Nawet bym powiedział, że wręcz zajebiście nam idzie. Aczkolwiek lepiej tutaj patrzeć. O, checkpointik, to się nam przyda na pewno. Tam jest power up, kurczę pieczone. Mógłbym mieć ten power up, ale go nie mam niestety. I mamy tutaj platformy z piasku dosłownie. Zobaczcie, jak one się szybko rozpadają. To są coś ala takie ruchome piaski. Dlaczego tak? Dlaczego od tyłu? Nie wiem, mój drogi przeciwniku, ale nie wiem, czy wiesz, ale... od tyłu to nie po bożemu, tak tylko chciałbym nadmienić. A, i tak czy siak mi się nie udało tego zabrać. No tak, pewnie, że tak. Znowu mamy platformy z ruchomego piasku, a przynajmniej były przed chwilą. Kurde, weźcie, wypierdzielajcie ode mnie. Co ja wam zrobiłem takiego? Lol. Ja tutaj tylko chcę pozwiedzać sobie świątynię, nic więcej. Ale nie, zapomniałem, Rez wam wydał taki rozkaz, żeby mnie unicestwić. Bo Rez nie potrafi w pojedynkę, tylko potrzebuje jakichś, kurde, przydupasów, którzy nie potrafią się jednego Gekona pozbyć. Bez kitu, nie? Jakiś z ciebie słaby antagonista, Rez. Cóż, Cortex miał więcej, kurde, nie wiem, charyzmy, odwagi, miał lepsze pomysły niż ty. Jak, jeszcze raz, jak? W sumie można też ich tak unicestwić, nie pomyślałem o tym. Tak wiecie, z ogona, o, tak, o. Tak, o, normalnie, gościu. ale dojechany został ten Gekon. Gekon Indiana Jones. Dobrze, ładnie z typem, dobrze dostał, został dojechany, nie dostał dojechany, tylko został dojechany. Wow. Ale punkcik zdrowia to oczywiście zawsze wezmę, zawsze z chęcią przytulę. Teraz trzeba uważać na te... No właśnie, nie wiem szczerze nawet, jak to nazwać. To są jakieś takie kolczaste piłki, czy co to dokładnie jest? Nie piłki, to są kolczaste kule. Chyba. Nie wiem, jak to się nazywa, ktoś może się orientuje? Jak ktoś się orientuje, to koniecznie niech mi da znać, jak to może się nazywać. Mamy jeszcze 3 punkty zdrowia, tak więc easy. I przy okazji 76 życie. I bardzo dobrze. Im więcej, tym lepiej. Jest i żyć. Znaczy nie tyle co żyćko, co przy okazji, o, nadrobiliśmy sobie te punkty zdrowia. To chciałem powiedzieć i checkpoint przy okazji był.
Bo tak, dla osób niewtajemniczonych, aparat robiący nam zdjęcia to jest checkpoint. To jest całkiem fajna sprawa. Coś podobnego do Raymana 1, gdzie to... gdzie to było nam robione zdjęcie i mieliśmy wtedy ten... checkpoint. Przez pana fotografa oczywiście. Bo jakżebym zapomniał o tej jakże bardzo ważnej postaci. Okej. I co tutaj będzie teraz? Jakoś dołem schodzimy. Nie pamiętam tej sekwencji dołem. Wydaje mi się, że zawsze górą się szło. A można było to się chyba dostać na dwa sposoby, chyba że tak. 79. Ładny wynik, kurczę pieczone. Kto wie, może będziemy mieli te 99. Może wyjdzie, a może i nie wyjdzie. Kto wie? Kto wie, ten wie. A, i ekran mnie zabił, bo za późno zareagowałem. Okej, okay. Można i tak. Nadrobimy sobie te 80 życie. Co to za problem? Nawet mamy 81 żyć. Patrzcie na to, widzicie to? Teraz będzie ta sekwencja, gdzie ja tutaj przed chwilą zginąłem. O, widzicie? I teraz się udało. Można? Można. Nawet trzeba. Czasami. Teraz idziemy tędy, tędy, tędy. A, tu exit jest. Tu są życia z tyłu. O kurde. Ale nagroda fajna. Nie no, ekstra. 84 żyć? Ładny wynik. That's what I call getting some tail. Dobrze. Ładnie idzie nam w tym świecie. To jest kurde strasznie krótki świat, bo teraz będziemy mieli konfrontację z bossem, nie? Get down. Dokładnie tak, tam już będzie konfrontacja z bossem, ponieważ tutaj nie mamy żadnych dodatkowych poziomów. W zasadzie. Chociaż czekajcie, a tutaj gdzie nas to zaprowadzi? Nie, to już robiliśmy ten poziom. Feeding Frenzy. A, czyli zostałem strollowany. Przez chwilę myślałem, że to jakiś sekretny poziom, kurczę pieczone. Ajajajajajajaj, no to stracimy nasze 84 życie. Kurde, szkoda trochę. No ale dobra, trudno się mówi. Za błędy trzeba płacić. Trochę zostałem tutaj strollowany, nie? Jak ten youtuber. No to moi drodzy, w takim razie, skoro zrobiliśmy tutaj 100% w całym świecie, więc... Nadszedł czas na konfrontację z bossem, który tutaj na nas czeka. I swoją drogą, ta mapka, kurde, świata bardzo ładnie wygląda. Naprawdę, to jest coś pięknego. Mega mi się coś takiego podoba. A bossem tutaj będzie Jungle Jim. I to mamy nawet podpowiedź, jak go pokonać. Ciekawostka do poziomu Jungle Jim. Prawdopodobnie nazwa tego poziomu nawiązuje do placu zabaw oraz do postaci z komiksu Jungle Jim. Tak, to jest właśnie ten boss, z którym ja miałem dosyć spory problem za dzieciaka. I w sumie w Let's Play z 2014 też miałem z tym problem, nie będę tego ukrywał. Bo nie mam nawet czego ukrywać. Ale konfrontacja z nim jest bardzo prosta, nie możemy go w ogóle atakować, dlatego że jedyny atak, jaki możemy na niego wykonać, to jest to, że będziemy skakali właśnie po platformach na samą górę. I na samej górze jest nagroda, która czeka na nas, która sprawi, że ten boss zostanie pokonany. Nie żartuję. I tu łatwo można zdobyć dodatkowe... kurde! Tylko jeszcze niech Gex się nie spierdzieli na sam dół. Tu bardzo łatwo można zdobyć 3 bonusowe życie, aczkolwiek ja pewnie dostanę jedno albo wcale. Albo ewentualnie 2, ale to z litości dostanę. Bo na razie to mi idzie tak słabo, że szok, nie? Ale to jest typowe. Jak coś jest łatwe w ogóle w grach wideo, to zawsze na Let's Playu będzie tak, że będziesz miał jakąś klątwę. Właśnie w taki sposób, jaką ja mam teraz. Szczerze wolałbym zginąć nawet na tym bossie. No, i nawet chyba lepiej, że zginę, bo teraz zrobię to o wiele lepiej i od razu lecimy na samą górę, bez żadnego
opamiętania, ponieważ to jest właśnie taka taktyka na tego bossa. Musimy lecieć na samiuteńką górę. Bez żadnego zatrzymywania się. Dobra, dwa razy oberwałem. Teraz musimy się pilnować, żeby nie oberwać trzeci raz. Znaczy, no teraz dwa razy znowu. Bo trochę byłoby słabo oberwać trzy razy pod rząd i potem zginąć znowu. W szczególności, że już raz teraz zginąłem, zanim odpaliłem tutaj... Zanim się dla was odpaliłem z komentarzem, to no zginęło mi się, nie będę tego ukrywał. Kurde, muzyka tego bossa jest naprawdę bardzo spoko. Nawet nie pamiętałem w ogóle, co to za soundtrack tutaj leci, ale jest mega, kurde, wciągający. No a my obecnie jesteśmy chyba nawet przy połowie tego bossa, tak mi się wydaje, albo jesteśmy blisko końca nawet. Bo ta plansza nie jest jakoś długa. Dobra, walić tamten punkt zdrowia, trudno się mówi. Ty, tam coś jest, jakieś coś specjalnego. Co to jest? Jakaś nietykalność, czy co to jest? A, super skok. Powiem wam, że jedyny problem z tym bossem, jaki ja mam obecnie, to jest to, że Gex bardzo łatwo może się spierdzielić z tych platform i to jest naprawdę momentami uciążliwe, bo sami widzicie, czasami on kurde doskakuje, a czasami on przeskakuje platformy z kolei. I to jest też troszeczkę denerwujące, nie będę tego ukrywał, ale przynajmniej mamy 3 punkty zdrowia, więc tyle dobrze. Jesteśmy w miarę zabezpieczeni, tak mi się wydaje. She says she's defending her eggs. You're just mad because you're lonely. You're just mad because you're lonely. O, dobrze, dobrze, wysoki skok. Dokładnie tak. Jedziemy z koksem. O, jesteśmy na samej górze. Patrzcie teraz na to. Bardzo dobrze, ale zostałeś dojechany, śmieciu. Tak właśnie prezentuje się walka z tym bossem, no nie? Spierdzielił se na sam dół, myślał, że go kurde kamienie nie zgniotą, a tu peszek. Coś nie pykło, coś nie pykło, kurcze pieczone. Uważam, że poszło dobrze. Dwa dodatkowe życia to jest i tak dobry wynik. No i mamy przy okazji po raz kolejny hasło. I sobie odblokujemy w zasadzie już nasz... Chwila, moment, czekajcie chwilę. O, to chyba to będzie. Tak jest, Kung Fu Will. Dokładnie tak. W ten oto sposób odblokowaliśmy sobie świat numer 4, czyli świat, w którym będzie tym razem parodia filmów Kung Fu i ogólnie tematyki takiej orientalnej. Ale no cóż, na dziś to tyle. Nagrywam to 19 maja o godzinie tym razem 18:10. Tak, ja dzisiaj pierwsze 3 odcinki albo 3 sesyjki nagrywam jednego dnia z Gexa jedynki, tylko w różnych odstępach czasowych. Tak więc to by było na tyle, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wam się podoba Gex. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomienia, to te powiadomienia będziecie mieli na Instagramie. A na grupę na Facebook oraz na Discord zapraszam tylko i wyłącznie dlatego, że tam się integrujemy wszyscy ze sobą, daję wam informacje o odcinkach oraz mówię, co tam ciekawego u mnie, jakie mam plany ogólnie, czy to na jakieś live'y i nie tylko.
No i ogólnie zapraszam bardzo serdecznie. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Adios, muchachos.